Dzień dobry, Agnieszka Baron, witam Państwa we wtorek 12 stycznia ze studia przy ulicy Floriańskiej. W dzisiejszym wydaniu wiadomości 95 lat skończył ostatni żyjący cichociemny, który mieszka w Gliwicach. Poza tym remont dworca PKP i nowe utrudnienia dla podróżnych, a także międzyszkolna olimpiada, która sprawdziła wiedzę uczniów dotyczącą tego, co i jak należy jeść. Wiadomości zaczynamy od przeglądu tego, co dzieje się na gliwickim dworcu. Wstępne plany zakładały, że zostanie on wyremontowany do końca 2015 roku. Wyjątkiem miał być peron 4. W oficjalnym piśmie od PKP czytamy, że nie ma groźby utraty unijnego dofinansowania, a przesunięcie prac jest podyktowane koniecznością wykonania robót dodatkowych, co jest częste przy tak szeroko zakrojonych projektach. Do tej pory udało się udostępnić perony 1 i 3, halę PKS oraz tunel 1. Teraz prace skupiają się na wydłużaniu peronu 4 wraz z przejściem podziemnym. I tu uwaga, podróżni, od czwartku 14 stycznia zostanie zamknięty dla pieszych tunel T2, prowadzący od ulicy Tarnogórskiej. Aby dojść do ulicy Tarnogórskiej, piesi będą zmuszeni wyjść głównym wyjściem dworca i kierować się w stronę ulicy Piwnej. Utrudnienia mają potrwać przez 3 miesiące. W Zespole Szkół przy ulicy Kozielskiej odbył się regionalny etap 20. Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Do Gliwic przyjechali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całego regionu. Przewodniczącą jest pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pani dr Joanna Bajerska. Racjonalne żywienie jest elementem determinującym stan zdrowia, dobry stan zdrowia społeczeństwa, jego pomyślność oraz aktywność fizyczną. Stąd też właśnie upowszechnianie wiedzy o racjonalnym żywieniu jest tą główną ideą, która przyświeca konkursowi i 20. Olimpiadzie Wiedzy o Żywności i Żywieniu. Na czym będzie polegał konkurs? Generalnie uczniowie szkół mają do rozwiązania kilka pytań testowych, również odpowiadają na pytania, które są zawarte w teście i również mają za zadanie, powiedzmy, wykazać się wiedzą taką skojarzeniową z zakresu oczywiście nauki o żywności i żywieniu i również technologii żywności. Skąd pomysł na wystartowanie w dzisiejszym konkursie? Znaczy, pomysł w sumie wpadł tak z przypadku, bo ja chciałam zrobić coś nowego. W naszej szkole jeszcze nikt nie startował w tej olimpiadzie i znalazłam w sumie adres strony olimpiady na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego i zdecydowałam się wziąć udział, bo łączyło to moją pasję i coś, co jednak chciałabym robić też w przyszłości, więc myślę, że pomoże mi to dostać się na studia, na jakie marzę, żeby się dostać. Jest wiele jeszcze do poprawy, chociażby zwracając uwagę na rozpowszechnienie się nadwagi i otyłości w społeczeństwie polskim również, ale wśród dzieci w szczególności. Należy zwrócić uwagę właśnie na to, jak należy się prawidłowo odżywiać. Niestety z uwagi na fakt, że dietetykiem teraz czuje się każdy, to w internecie czy powstaje wiele publikacji, które nie do końca zawsze rozpowszechniają tą taką obiektywną i racjonalną wiedzę o żywności i żywieniu, więc tutaj też należałoby poczynić pewne kroki, które pewne rzeczy tutaj usankcjonują. Tak jak każdy lubi jeść i lubię wiedzieć, co jem. Nie wiem, bardzo lubię etykiety różnych produktów i wiem, że teraz jest duża moda na to, żeby być fit, żeby odżywiać się zdrowo i prowadzić zdrowy tryb życia. I myślę, że wiedza o tym, co jemy, co się kiedyś jadło i co może kiedyś będziemy jeść, się przyda. Oficer Armii Krajowej i ostatni żyjący cichociemny świętował swoje 95. urodziny 8 stycznia w Gliwicach. Kapitan Aleksander Tarnawski, pseudonim Upłas, obecnie mieszkający w Gliwicach, w czasie wojny był instruktorem dywersji i sabotażu. Aby uhonorować pamięć wszystkich cichociemnych, którzy prowadzili niełatwą walkę podczas wojny, nierzadko swą służbę przypłacając życiem, Sejm RP przyjął uchwałę o ustanowieniu roku 2016 rokiem cichociemnych. Telewizja Imperium przeprowadziła w zeszłym roku obszerny wywiad z ostatnim żyjącym cichociemnym, który opowiadał o swoich licznych podróżach, przygodach i przede wszystkim służbie z niezwykłym spokojem. Były także pytania o życie po wojnie i marzenia. Jedno z nich udało się już zrealizować. Zobaczcie Państwo sami. Postanowiłem, że już koniec wojny i tak straciłem na tej wojnie 5, 3, 6 lat, że trzeba zająć się sobą.
No i wróciłem na Śląsk. Zacząłem studia na Politechnice już Śląskiej. Ja najpierw mieszkałem w Katowicach, jakieś, ja wiem, 20 lat, a tutaj w Gliwicach zamieszkałem, kiedy miałem jakieś już 60 lat. Nie byłem prześladowany, bo nikt o mnie nie wiedział, co ja robiłem podczas wojny, ani nic. No, no to była stara prawda, że to wiedzą o kimś tyle, ile ten ktoś sam powie, albo życzliwi sąsiedzi. Ja nigdy się nie czułem jako bohater, bo nie było powodu, żeby być. Dlaczego? Bo takich jak ja, jak my, to w czasie wojny ostatniej na różnych frontach i w różnych, to były tysiące. Normalna służba wojskowa, trochę inna. Ja przynajmniej się nigdy nie czułem żadnym bohaterem. Po tych 70, czy tam przeszło, czy to, latach, no chciałem zobaczyć, w jakiej kondycji przede wszystkim psychicznej się znajduje, no bo to trzeba sprawdzić. No i stąd właśnie postanowiłem skoczyć. Nie widzę w tym nic nadzwyczajnego. No na szczęście stwierdziłem, że jestem w kondycji doskonałej, co mnie bardzo ucieszyło. Ten skok sprawił mi wielką przyjemność, bo odbył się w wysokości około gdzieś 2 kilometrów. Wobec tego z natury rzeczy lot do ziemi był długi, no i stąd pogoda była piękna, więc sama przyjemność to była. Panu kapitanowi życzymy co najmniej 200 lat w zdrowiu i kolejnego udanego skoku, a Państwa zapraszam do obejrzenia całego reportażu Tobie Ojczyzno. Program wyemitujemy dziś na naszej antenie. I to wszystko we wtorkowym wydaniu wiadomości Telewizji Imperium. Przypominam, że można nas oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom. Jesteśmy też w internecie. Nasz wirtualny adres to tvimperium.pl. Za chwilę serwis sportowy i prognoza pogody na środę. Dziękuję za dziś i życzę miłego popołudnia.